przepłynąć 48 kilometrów, jak stąd do Piotrkowa, przejechać na rowerze 1800 kilometrów, jak z Piotrkowa do Mediolanu, a na koniec przebiec 422 kilometry, jak z Mediolanu do Lyonu. Najlepsi potrzebują około 160 do 200 godzin, co równa się 6-7 dni, by tego dokonać. Tak, 10-krotny Ironman to morderczy wyczyn i zawody dla prawdziwych twardzieli, a przygotowanie do tego typu zawodów wymaga niesamowitej determinacji i wytrwałości, bo formy na tego typu zawody nie da zbudować się w tydzień czy miesiąc. To musi być regularny, często monotonny trening, który w chwili zawodów ma doprowadzić do oczekiwanych rezultatów. Ale przygotowania to jedno, a start w zawodach to drugie. Wtedy dopiero odbywa się prawdziwa próba charakteru. Podczas startu zła pogoda, kontuzja czy awaria sprzętu mogą doprowadzić uczestników do rezygnacji, a w ich głowach na pewno bardzo dużo się dzieje. Dlatego niezbędna jest wytrwałość i determinacja do tego, by ukończyć ten wyścig. Ale wytrwałości potrzeba nie tylko w sporcie, ale wytrwałości potrzebuje każdy z nas w swoim życiu, bo w tym życiu zmagamy się z wieloma trudnościami, które stają przed nami. Są rodzice, którzy samotnie wychowują niepełnosprawne dzieci i całe swoje życie podporządkowują pod ich dobro. Nie tylko pielęgnują, rehabilitują codziennie i karmią te dzieci, ale jeszcze do tego chodzą od urzędu do urzędu i proszą o dofinansowanie na sprzęt. I oni czasami naprawdę czują, że już nie mają sił. Wytrwałości potrzebują też małżonkowie, którzy zmagają się z problemami i kryzysami w ich związku. I czasem może wydaje im się, że łatwiej by było odejść, ale postanawiają się wiernie trwać przy tej drugiej osobie. Studenci i uczniowie też potrzebują wytrwałości, bo droga od egzaminu do egzaminu i od zaliczenia do zaliczenia nie jest łatwa. I wytrwałości na pewno potrzebują ci, którzy zmagają się z uzależnieniem, bo oni wiedzą, że nawet najmniejsze odstępstwo od jakichś postanowień i nawet najmniejsza chwila słabości może rzucić ich znowu w szpony nałogu. I każdy z nas ma takie obszary w swoim życiu, w którym chce wytrwać i nie odpuścić mimo trudności, bo wie, że od tego zależy jego szczęście, jego przyszłość i bezpieczeństwo jego i jego bliskich. A dla chrześcijan tym obszarem, w którym chcemy być szczególnie wierni i wytrwali, jest podążanie za Bogiem i posłuszeństwo Jego Słowu. Ale czy jest na to szansa? Czy w tym trudnym świecie, jako grzeszni ludzie, jesteśmy w stanie wytrwać przy Bogu? Czy jest sens toczyć każdego dnia bój ze swoją grzeszną naturą? Może lepiej by było po prostu ograniczyć nasze chrześcijaństwo do codziennego uczestniczenia w nabożeństwie, dawania na tacę czy uczestniczenia w jakichś większych wydarzeniach religijnych. Te pytania i dylematy nurtują nie tylko nas dzisiaj, ale nurtowały również chrześcijan w pierwszym wieku. Dlatego, by znaleźć na nie odpowiedź, czytamy w naszym kościele teraz listy apostoła Jana, które zostały napisane do kościołów w pierwszym wieku. Każdy z tych kościołów borykał się trochę z innymi problemami, dlatego i stawał przed innymi wyzwaniami, dlatego tematyka tych listów jest różna. A list, który dzisiaj będziemy czytać, dotyczy sensu, istoty i motywacji wytrwania przy Chrystusie. Dowiemy się, czy trwanie przy naszym Zbawicielu ma dla kogoś znaczenie, jak ono powinno wyglądać. A ten list zaczyna się tak. Do anioła kościoła w Filadelfii napisz. Oto, co mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto poddaję ci tych z synagogi szatana. Podają się oni za Żydów, chociaż nimi nie są. Kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną u twoich stóp. Poznają, że ja cię ukochałem. A ponieważ zachowałeś moje słowo o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi.
Filadelfia była miastem położonym w Azji Mniejszej. To tereny dzisiejszej Turcji, a wówczas jedna z prowincji Cesarstwa Rzymskiego. Na tamtych obszarach często występowały trzęsienia ziemi, a najpotężniejsze z nich w 17 roku niemal doszczętnie zniszczyło miasto. I mieszkańcy Filadelfii doskonale musieli wiedzieć, co to znaczy być bezsilnym wobec sił natury. Ale chrześcijanie, którzy tam mieszkali, musieli też wiedzieć, co to znaczy być bezsilnym wobec innych ludzi. Bo wtedy, w latach 90., kiedy powstawała Księga Objawienia, na tamtych terenach chrześcijanie żyli albo obok Rzymian, którzy wyznawali wielobóstwo, albo obok Żydów, którzy wierzyli w tego samego Boga, ale nie uznawali Jego Syna Bożego, nie uznawali Jezusa. I z tego powodu chrześcijanie często spotykali się z presją, albo ze strony jednych, albo ze strony drugich. A w Filadelfii czytamy o tym, że problemem były te osoby pochodzące z kręgów żydowskich. Nie jest to odniesienie do całego narodu izraelskiego. Synagoga szatana, to tu nie chodzi o wszystkich Żydów, ale o jakąś taką grupę, która w tamtym czasie szczególnie prześladowała właśnie nowo powstały Kościół Jezusa. Nie wiemy, na czym dokładnie polegały te prześladowania. Możliwe, że to była przemoc fizyczna, ale może to były jakieś szykany słowne. Może tam dochodziło do jakichś dysput religijnych, które kończyły się awanturami i poniżaniem chrześcijan. A może to był jakiś rodzaj utrudniania życia społecznego. Cokolwiek to było, wierzący w Filadelfii czuli się czasami na skraju wyczerpania. Pewnie powoli tracili nadzieję na to, że ich los może się odmienić. A w obliczu długotrwałej presji można zacząć tracić sprzed oczu jego prawdziwy obraz, jako tego, który stawia się za swoim ludem i panuje nad wszystkim, co dzieje się dookoła. Dlatego na początku listu zamieszczony jest szczególny opis Jezusa, który jest już sam w sobie jest motywacją do tego, by wytrwać, bo pokazuje tym wierzącym ludziom w Filadelfii, jakiego Boga mają i w jakiego Boga wierzą. Jezus przedstawia się tam jako święty i prawdziwy. To tytuły Boga Jahwe ze Starego Testamentu. Święty, czyli oddzielony od grzechu. Nieskazitelny, ten, który nie może mieć styczności z grzechem. Prawdziwy to ten, który faktycznie istnieje i jest godny zaufania. Jezus przypomina więc poprzez te tytuły swoim wyznawcom, że niezależnie od tego, co na jego temat sądzą inni ludzie, on jest tym prawdziwym Bogiem, w którego uwierzyli i mogą mu zaufać. Ale Jezus przedstawił się również jako ten, który ma w swoim ręku klucze Dawida. Ten, który otwiera tak, że nikt nie może zamknąć i ten, który zamyka tak, że nikt nie może otworzyć. To wskazuje na jego absolutną władzę, którą posiada tu na ziemi i w niebie. Jezus ma władzę nad domem Izraela i to on określa, kto będzie mógł wejść do wiecznego miasta, Nowego Jeruzalem, które pod koniec czasów stąpi z nieba na ziemię, jak czytamy o tym pod koniec Księgi Objawienia. Jezus za pomocą tego szczególnego opisu chce powiedzieć swoim wyznawcom: chociaż wy jesteście słabi, to ja jestem waszym Bogiem i jestem silny. Chociaż zamknęły się przed wami drzwi synagogi, to ja jako Bóg otwieram przed wami drzwi do wieczności. I Jezus chwali tam swój Kościół za dwie rzeczy. Za to, że zachowali Jego słowo mimo przeciwności i prześladowań oraz, że nie zaparli się Jego imienia. Okazuje się, że dla Jezusa to, że ta wspólnota miała pewnie małe znaczenie w tamtym czasie i była często bezsilna, nie ma znaczenia. Bo dla Niego największe znaczenie miało to, że ta wspólnota była wytrwała i twardo stała na fundamencie Jego słowa. Jezus po raz kolejny pokazuje, że to, co małe i na pierwszy rzut oka niedoskonałe, dla Boga jest wyjątkowe pod warunkiem, że kryje się za tym prawdziwa wiara i chęć posłuszeństwa Jemu. W 2011 roku w naszym kraju popularna stała się akcja Nie wstydzę się Jezusa.
Polegała ona przede wszystkim na tym, że rozpowszechniano breloki z cytatem z Ewangelii Mateusza 10:33. Kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed Bogiem, tego zaprę się ja przed moim Ojcem. I to był taki czas, kiedy w naszym kraju była ożywiona dyskusja na temat tego, czy w przestrzeni publicznej powinny być widoczne krzyże. Czy one powinny być w szpitalach, bibliotekach, szkołach czy innych urzędach. W sumie przez te kilka lat rozdano tych breloków 1 200 000. I mimo, że w naszym kraju nigdy nie było oficjalnych prześladowań, to wtedy już niektórzy chrześcijanie mogli z powodu tego, że chcieli publicznie wyznać swoją wiarę, oni mogli wtedy być obiektem drwin, żartów czy ataków. I wydaje się dzisiaj, że sytuacja jest podobna. Nie ma otwartych prześladowań i teoretycznie można przyznać się przed innymi ludźmi do Jezusa. Ale gdy idziemy jako chrześcijanie już odrobinę dalej i stajemy twardo na gruncie przekonań wypływających z Pisma Świętego, wtedy już możemy narazić się innym ludziom. Mówienie o seksualnej czystości to dzisiaj zacofanie. Obrona życia nienarodzonego to fundamentalizm, a wskazywanie na Jezusa jako jedynego Boga to wykluczanie innych ludzi lub może nawet mowa nienawiści, bo przecież jest dzisiaj tak wiele religii. Chcę być dobrze zrozumianym. Uważam, że to, z jakimi trudnościami zmagamy się dzisiaj, w ogóle nie da się porównać do tego, z czym chrześcijanie w pierwszym wieku musieli się zmagać. Ale każdy wierzący z powodu swojej wiary staje codziennie przed wyborami, czy pójść za ludzką opinią, czy pójść za Bożym Słowem. Stajemy przed decyzjami, czy być wiernym Słowu i w ten sposób przyznać się do Jezusa, czy nagiąć się pod większość i w ten sposób obronić siebie. I ta gotowość do obrony Ewangelii ma dla Boga ogromną wartość i Bóg to widzi. Ale obok tego jest jeszcze druga strona chrześcijaństwa. To codzienne trwanie przy Bogu w codziennych wyborach, wtedy, gdy nikt nie patrzy. Ktoś kiedyś powiedział, że łatwiej jest nosić krzyżyk na szyi niż krzyż posłuszeństwa Jezusowi w życiu codziennym. I to jest prawda, bo nawet najwspanialsze pomysły, by przyznawać się do Boga publicznie, nie zastąpią szczerego oddania i trwania przy Nim wtedy, gdy nikt nie patrzy. I dzisiaj na całym świecie jest wielu chrześcijan, którzy są wytrwali Bogu, którzy podjęli decyzję, by być w tych małych rzeczach Jemu wierni. Tak jak kiedyś chrześcijanie w Filadelfii, również i dzisiaj jest wielu ludzi, którzy wytrwale stoi na fundamencie Bożego Słowa. Pracownicy nie dają się namówić i dać takim podpuchom ze strony kolegów w swojej pracy, żeby oszukiwać i mówić nieprawdę w rozmowach z klientami, po to, żeby uzyskać wyższy kontrakt bądź zwiększyć sprzedaż produktu. Ci ludzie postanawiają być szczerzy i mówić tak, jak jest, dlatego, bo w Piśmie Świętym przeczytali o tym, by nie kłamać. Wierzący młodzi ludzie nie dają dziś wiary twierdzeniom ekspertów, mówiącym o tym, że przed ślubem powinno się sypiać z drugą osobą i jeszcze z nią mieszkać. A najgorsza rzecz to niedopasowanie w łóżku, bo to naprawdę może zniszczyć przyszłe małżeństwo. Oni podejmują decyzję, by mimo tych głosów ze świata być wiernym Bogu i żyć w czystości aż do ślubu. Wierzący małżonkowie nie idą dzisiaj na łatwiznę i nie wybierają rozwodu, ale trwają w swoich związkach mimo tego, że druga strona może dopuściła się zdrady, jest nieuczciwa, ma jakiś problem z uzależnieniem lub po prostu od długiego czasu jest nieznośna. Mimo, że wielu ludzi doradza im, by odejść i zacząć budować nowe życie, bo przecież życie ma się tylko jedno, to oni starają się konsekwentnie naprawić ich małżeństwo, bo wierzą, że tego rodzaju miłości oczekuje od nich Bóg. I są też przedsiębiorcy, którzy płacą wszystkie podatki, mimo tego, że nie zgadzają się z tym, że one są takie wysokie. Nic nie odejmą, nic nie zatają,
nic nie zachachmęcą, dlatego, bo w Słowie Bożym przeczytali o tym, że władzy świeckiej należy się szacunek i uznanie i powinniśmy przestrzegać tego, co jest zapisane w prawie świeckim, jeżeli to tylko nie podważa Bożego prawa. I robią to dlatego, bo Bóg powiedział w swoim słowie: nie kradnij. I każdy z nas ma taką listę rzeczy w swoim życiu, w którym naprawdę postanowił być wierny, bo tak mówi słowo. I mimo że czasem brakuje nam sił, czujemy, że to nie ma większego znaczenia, to nie warto rezygnować, bo dla Boga nasza wytrwałość ma naprawdę znaczenie. Bóg widzi każdy nasz czyn i docenia każdą wytrwałość, która jest zmotywowana miłością do Niego. W filmie Odważni jeden z bohaterów, Martinez, ojciec dwójki dzieci i mąż, od wielu lat zmaga się z problemami finansowymi. Łapie jedną pracę za drugą, ale to tylko starcza na zapłacenie podstawowych rachunków i w pewnym momencie dostaje pracę, która zdaje się dawać mu i jego rodzinie stabilizację finansową. Po jakimś czasie przełożony daje mu propozycję awansu, ale w tej propozycji jest drugie dno. Martinez ma raz na jakiś czas przymykać oko na nielegalne praktyki w firmie. Po prostu gdy będzie przychodził określony transport z określonej firmy, Martinez ma nie zauważyć jednej paczki i puścić ją bokiem, by ktoś inny mógł na tym zarobić. Martinez staje więc przed wyborem, czy być wiernym Bogu i tym samym narazić się pewnie znowu na kłopoty finansowe, czy wręcz przeciwnie, nagiąć się i pójść za propozycją szefa po to, by już nie zmagać się z tymi problemami, ale w ten sposób on wie, że zdradziłby Jezusa. I mimo wątpliwości Martinez, zmotywowany wiarą w Jezusa, odmawia korupcyjnej propozycji jego przełożonego. Ale co najciekawsze, okazuje się, że jego szef nie szukał kogoś, z kim mógłby oszukiwać, tylko szukał kogoś, komu mógłby naprawdę zaufać. Bo ta propozycja to była tylko próba, którą wielu ludzi wcześniej oblewało. Martinez dostaje więc ten awans, dlatego, bo pozostał wierny Bogu. Nie tylko teraz, podczas tej propozycji, ale wcześniej, gdy nie mógł znaleźć pracy, wytrwale się modlił i konsekwentnie pracował i wierzył, że jego sytuacja się odmieni. A Bóg odpowiedział na jego modlitwy i zatroszczył się o niego i jego rodzinę. Bo taki jest Jezus. Działa mimo tego, że my czasem tego nie widzimy i troszczy się o tych, którzy są mu wierni. Wierzący w Filadelfii za ich wierność Chrystusowi otrzymali od Jezusa obietnicę, że ich los się odmieni. Ci ludzie, którzy ich prześladowali, synagoga szatana, oni mieli przyjść i w jakiś sposób oddać pokłon wspólnocie wierzących chrześcijan. Karta miała się odwrócić i co najciekawsze, to Bóg miał być tym, który to spowoduje. Dodatkowo Jezus obiecał zachować tą wspólnotę w obliczu próby, która miała nadejść na mieszkańców całej ziemi. Nie wiemy, co to było, ale jestem pewien, że te obietnice albo się już wypełniły, albo wypełnią się w przyszłości. Bo powiedział je przecież ten, który cały jest prawdą. Jezus dał również Kościołowi w Filadelfii o wiele wspanialsze obietnice. Nie tylko te dotyczące takich rzeczy przyziemnych, ale obietnice dotyczące wieczności. Dalej czytamy. Przyjdę już wkrótce. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę jego miasta, Nowej Jerozolimy, która zstępuje od niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Jezus wie, że dla Jego naśladowców największą motywacją będzie możliwość spotkania się z Nim w wieczności. Dlatego kreśli przed swoim Kościołem wizję ostatecznego zwycięstwa i ostatecznej nagrody. Jezus mówi: wytrwaj, a uczynię ci filarem w świątyni Boga. Wytrwaj, a już nie wyjdziesz z przybytku. Wytrwaj, a napiszę na tobie nowe imię.
I mimo, że te obrazy może są dzisiaj dla nas trudne do zrozumienia, a obietnica bycia filarem w świątyni Boga nie jest zbytnio zachęcająca, to Jezus używa tych słów, by dotrzeć do swoich odbiorców. Bo wtedy mieszkańcy Filadelfii doskonale wiedzieli, co to są filary świątynne. Często to były jedyne pozostałości po budynkach, które zawaliły się z powodu trzęsień ziemi. Tak jak kolumny budynków nadal stały, mimo tego, co działo się dookoła, tak każdy wierzący ostoi się pomimo sądu, który ma nadejść. Nowe, wspaniałe miejsce do życia, nowa tożsamość i pewne miejsce w obliczu Bożej obecności stanie się udziałem każdego, kto wierzy w Jezusa i postanowił żyć według tego, co mówi Jego Słowo. W 1521 roku w Ormancji odbył się sąd, na którym oskarżonym był niemiecki mnich Marcin Luther. Kilka lat wcześniej przybił on na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez, które mówiły o tym, że pewne praktyki, które są w ówczesnym kościele, nie są zgodne ze Słowem Bożym. Marcin Luther po lekturze Słowa Bożego wiedział, że już dłużej nie może trwać w tych praktykach, dlatego właśnie wywiesił te tezy. I kilka lat później został właśnie wezwany na sąd w Ormancji. I tam wytrwał i nie poddał się próbie, a swoje stanowisko argumentował w taki sposób. Jeżeli nie zostanę przekonany na podstawie świadectwa Pisma Świętego, nie mogę odrzucić swoich pism, bo moje sumienie jest pokonane i uwięzione w Bożym Słowie. Tu stoję i inaczej nie może, i inaczej nie mogę. Tak mi dopomóż Bóg. Niezależnie od tego, czy wierność Bożemu Słowu będzie oznaczać dla nas jakieś heroiczne czyny, tak jak w przypadku Marcina Lutra, czy to będą zwykłe rzeczy, tak jak w przypadku Martineza. Jedno jest pewne. Bóg, powołując nas do wieczności, nie dał nam zadania, które przerastałyby nasze możliwości. Każdy z nas czuje się czasem bezsilny i niekompetentny, ale na szczęście mamy przy swoim boku wielkiego Boga, Boga, który oddał za nas życie, byśmy my mogli zwyciężać w życiu codziennym. Czy w tym trudnym świecie, jako grzeszni ludzie, jesteśmy w stanie wytrwać przy Bogu? Czy nawet gdy czujemy się słabi, jest sens nadal trwać przy naszym Zbawicielu? Tak, bo Bóg nie tylko otwiera dla nas drzwi do wieczności, ale daje nam siły, by tam dojść, jeśli tylko trzymamy się Jego słowa i Jego drogowskazów.